10 czerwca postanowiłam razem z innymi obywatelami RP zaprotestować przeciwko bezprawnemu prawu ograniczającemu wolność zgromadzeń, prawu o tak zwanych zgromadzeniach cyklicznych. Zostałam pozbawiona wolności wraz z kilkudziesięcioma osobami przez policję. Zostaliśmy zamknięci na podwórku przy Miodowej i legitymowani przez ponad 2 godziny. Poskarżyłam się na bezprawne pozbawienie mnie wolności do sądu. Poskarżyłam się wprost na konstytucji, ponieważ nie znalazłam w ustawie przepisu, który by mi na to pozwalał, a konstytucja mówi, że każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Dzisiaj sąd rozpatrzył moją skargę. Sędzia Paweł Macuga, mam wrażenie, nie zrozumiał, na co się skarżyłam, ponieważ w uzasadnieniu odrzucającym moją skargę przekonywał mnie, że prawdopodobnie popełniłam wykroczenie, co się nijak ma do bezprawnego pozbawienia wolności. I twierdził, że no, legitymowanie mogło trwać 2 godziny, dlatego że zebrał się tłum, który obok no, mógł w jakiś sposób, nie wiem co, dekoncentrować policjantów czy cokolwiek. No, ci, którzy byli zatrzymani, wiedzą, że policjantów było tyle mniej więcej co zatrzymanych. Jeden zatrzymany wypadł na jednego policjanta, więc sprawdzenie nazwiska jednej osoby w internetowej bazie policyjnej na pewno nie mogło długo trwać. Ponieważ sędzia Paweł Macuga nie stanął w mojej obronie, idę do Strasburga i serdecznie namawiam innych obywateli RP, których dotknęło to samo, czyli bezprawne pozbawienie wolności, do składania zawiadomień, do składania zażaleń do sądu. Trzeba to zrobić w terminie 7 dni od owego zatrzymania i pójścia dalej tą samą drogą, którą ja poszłam. Jeżeli wszyscy pójdziemy do Strasburga, Strasburg zobaczy, że jest to problem systemowy. I wtedy oceni, czy takie zachowanie policji, które z jednej strony odbiera nam wolność osobistą, a z drugiej strony wolność zgromadzeń, mieści się w ramach Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.